Zmiany w organizacji ruchu wprowadzono 1 marca. Już wówczas zapowiadano, że to próba i w każdej chwili może zostać zmieniona. Okazało się, że zakaz wjazdu w ulicę Warszawską nie zdał egzaminu. Ono sprawdzić by się sprawdziło, gdyby rzeczywiście kierowcy stosowali się do tego dokładnie, co funkcjonowało. Jak było wcześniej już wiadomo w innych punktach miasta, no niestety to się nie udaje. Organizacja ruchu, która funkcjonowała, tylko i wyłącznie była przestrzegana w momencie, kiedy stała tam policja lub straż miejska. No tak to tutaj trzeba powiedzieć, że nasi kierowcy rzeczywiście nie przestrzegają przepisów. To jest jeden aspekt tego, że rzeczywiście zdecydowaliśmy się na jakby wrócenie do tego, co było przedtem. Drugi aspekt to to, że mimo naszych gdzieś tam też no, informacji, żeby wyjeżdżając z rynku nową organizacją, czyli poprzez ulicę Zamkową i Sukienniczą cofać się do Wodnej, też nie to skutkowało, bo rzeczywiście ci, którzy rynek, tak jak mówiłem wcześniej, traktują jako tranzyt, dalej to traktowali w ten sposób, że wyjeżdżając Zamkową kierowali się do Szewskiej, do Żabiej i wyjeżdżali w stronę Łodzi czy też tamtego terenu miasta. Więc jakby dalej ten rynek dalej był jakimś tam tranzytem. Natomiast rzeczą, która od początku wprowadzenia, czyli od 3 tygodni, kiedy organizacja ruchu została wprowadzona, było przede wszystkim bardzo dużo informacji od mieszkańców i ulicy Warszawskiej i przede wszystkim tych, którzy prowadzą tam działalność gospodarczą, że tego typu rozwiązania jak najbardziej nie pasują do ich działalności, nie odpowiadają im to, wręcz protestowali przeciwko temu, co zostało wprowadzone. Mówimy tu przede wszystkim o tym, że zmniejszenie tych, którzy gdzieś tam robili zakupy czy załatwiali sprawy w tych sklepach. Biorąc to wszystko pod uwagę, już wcześniej, bo w ten piątek, który upłynął, spotkaliśmy się na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu, omówiliśmy te wszystkie tematy i tak jak mówiliśmy miesiąc temu, że być może, że po miesiącu będzie trzeba coś innego zrobić, w ten sposób podjęliśmy decyzję, że sytuacja wraca do tego, co było, czyli ulica Warszawska będzie normalnie przejezdna dla samochodów. Warszawska będzie przejezdna już od soboty.